Witajcie. To jedna z tych wiadomości, a nie mówiłem, z nawiązaniem do ostatniego odcinka i irracjonalnych pomysłów naszych rządzących, a całość w kwestii bezpieczeństwa i ściągnięcia konfliktu do Polski. Chodzi o wystosowaną prośbę przez ukraiński MSZ. Ukraina prosi partnerów o rozważenie możliwości zestrzelenia z ich terytorium pocisków rakietowych wystrzelonych przez Rosję na teren Ukrainy. A tak się zapytam, co to się stało? Patrioty już nie wystarczają? Przecież przechwytywały każdy obiekt i na tą absurdalną prośbę, bo przecież nikt w ogóle nie będzie skakał, odpowiedzi raczej nie było. Tylko jedna Polska. Obrońca uciśnionych, romantyczna dusza dała odpowiedź. Powinienem to sprostować, rząd, a nie Polska. Należy tu zacząć od tego, w jaki sposób argumentuje i przekonuje strona ukraińska. Nie ma ani jednego argumentu prawnego z zakresu bezpieczeństwa lub moralnego, który stałby na przeszkodzie naszym partnerom w zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet na Ukrainie z ich terytorium. Ci, którzy twierdzą, że takie działania byłyby eskalacją, manipulują, przekonuje szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba. Prawnie to taka strona trzecia dołącza do konfliktu, jakby nie patrzeć, czyli pan Kuleba tutaj, to on manipuluje. Ale myślę, że nawet nie jest tego świadomy, bo tak właśnie działa ukraiński szowinizm, inaczej mówiąc, realizacja swojego interesu kosztem innego. A co na to strona polska? Polski rząd bada możliwości wykorzystania swoich systemów obrony powietrznej do zestrzelania rosyjskich rakiet manewrujących nad zachodnią Ukrainą, powiedział 22 maja agencji prasowej rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński. Komentując niedawne wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i ministra spraw zagranicznych Dmytro Kuleby, dotyczące możliwości zaangażowania polskich systemów obrony powietrznej w przechwytywaniu rosyjskich rakiet nad Ukrainą. Wroński potwierdził, że Ukraina zwróciła się z tą inicjatywą do Polski. Ta kwestia jest rozważana z prawnego i technicznego punktu widzenia, ale żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, powiedział. Tu się nasuwa stare powiedzenie. Wiercą się i na dupie nie mogą usiedzieć. Już ich nosi. Oczywiście plecaki ewakuacyjne to już mają spakowane. To kraj oczywiście można narażać. Trzeba tu się zastanowić nad słowami. Polski rząd bada możliwości wykorzystania swoich systemów obrony powietrznej do zestrzelenia rosyjskich rakiet manewrujących nad zachodnią Ukrainą. To oni dopiero badają. To nie wiedzą, jakie mają możliwości. Skoro masz jakiś sprzęt i znasz jego specyfikacje, to chyba wiesz, na co go stać. I nie musisz nic badać. Na tym polega model i jego analiza, bo jak dla mnie to może być to po prostu ściema i gadanie, robienie złudnej nadziei. Tak, my pomożemy, poczekajcie. W jednym z odcinków porucznik Piotr Powałka dokładnie o tym mówił, co wyjaśnia te ich badań. Nagranie sprzed 8 miesięcy. Kolejne informacje związane z tym, co, ile oddaliśmy na wojnę na Ukrainę i czy to jest dobre, niektórzy sądzą, że to jest dobre takie rozbrajanie się, że teraz po prostu żołnierze nie mają na czym się szkolić, jednostki stoją puste, ale do tego dojdziemy, bo teraz okazuje się, że Polska jest bezpieczna tylko na papierze i silna tylko na defiladzie. A dlaczego? Dlatego, że żołnierze odchodzą z armii, rozwiązuje im się język. I gdzie mogą opowiedzieć o tym, jak jest? No to chyba w tej chwili, no na pewno są dwie możliwości. Jedna to chorąży Aleksander Siergiej. Druga, porucznik Powałka, gdzieś tam mail do mnie z informacją, jak to rzeczywiście faktycznie działa. I teraz przedstawię, jak to działa, bo teraz okazuje się, że tak, na lądzie oddaliśmy czołgi, rosomaki, oddaliśmy śmigłowce. Ostatnio też o tym mówiłem jednym z ostatnich filmów. No i teraz okazuje się, że nasza przestrzeń powietrzna również nie jest bezpieczna, bo oddaliśmy systemy rakietowe, które miałyby chronić nasze niebo. I teraz jak tutaj jeden żołnierz, który odszedł na emeryturę, jak ładnie zauważył, że no nie mamy czym się bronić i tu może wszystko wlecieć. Zresztą mieliśmy tego przykład, że
rakieta wleciała, spadła, leżała kilka miesięcy, jakiś balon wleciał, coś tam innego wleciało, wszystko tu wlatuje. Te śmigłowce białoruskie wlatują, lądują w Biedrze, kupują w promocji masło i uciekają z powrotem, a my tego nie widzimy, cywile to widzą, robią zdjęcia, nie? I teraz chciałem wam przeczytać, jak to wszystko wygląda. Tutaj informacja, 3. Warszawska Brygada Rakietowa. Jak wygląda 3. Warszawska Brygada Rakietowa aktualnie? Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo teraz dużo osób mi zarzuci, że gadasz, że nie ma śmigłowców, gadasz, że nie mamy rosumaków, że nic nie mamy, ruskie to słuchają, ruskie zaraz do nas wjadą jak w masło. No ja o tym mówię. Dlatego, żebyśmy zaczęli w końcu faktycznie być chociaż w stanie się bronić, nie tylko na papierze, nie tylko na defiladach, ale żeby to faktycznie było. I że to, co jeszcze mamy, żebyśmy już tego już zaciągnęli wajchę i przestali oddawać. Bo majster to już, mówię, majster oddał wszystko. Nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko, że jeszcze coś mamy. Coś tam na pewno mamy, ale pudrowanie tej przysłowiowej kupy fikcyjnymi zakupami, bo na razie te zakupy są fikcyjne, bo przypominam, że kontrakty są do 2026 roku. Na razie jest zaciągnięty kredyt i czekamy. Na razie nie wszystko. Dużo rzeczy oddaliśmy. Dzisiaj już okazuje się, że nie tylko nie mamy śmigłowców, nie tylko nie mamy czołgów, rosomaków, ale jeszcze okazuje się, że nasza obrona przeciwlotnicza też leży i kwiczy. Także rzecz dzieje się 3. Warszawska Brygada Rakietowa. Również tutaj nazwisk nie będzie, no ale jeżeli chodzi o brygadę, no to już wiadomo, nie? Witam, na wstępie dodam, że w tym roku w kwietniu odszedłem na MK, czyli na emeryturę z 3. Warszawskiej. W nawiasie, jak zdecydowana większość ludzi z doświadczeniem. Czyli już ludzie odchodzą, w tym roku odszedł w kwietniu. Kolejna fala odejść się szykuje. I teraz tak, tutaj nam ten żołnierz emeryt pisze dalej. 3. Warszawska składa się z 7 dywizjonów. Do tej pory podstawowym wyposażeniem we wszystkich poza jednym była Newa S-125. I czym jest to? Tu już tłumaczę. System kierowania pocisków rakietowych ziemia-powietrzne, czyli przeciwlotniczy system. Przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125 powstał w ZSRR dla uzupełnienia systemów S-25 i S-75, które nie były zdolne do zwalczania celów lecących na małych wysokościach. Wejście do służby systemu 61 rok, zasięg do 22 km. Ja nie jestem przeciwlotnikiem, nie znam się na wszystkim, dlatego tutaj sobie taką ściągawkę, żeby każdy mniej więcej się orientował, o czym mówimy i dlatego tutaj sobie tak to przeczytałem. I słuchajcie, no lepsze jest, oddali, co oni będą się teraz tłumaczyć, że oddali, bo to już było stare, postsowieckie i tak dalej, nie? No, głupie tłumaczenie, no bo lepsze jest stare, postsowieckie niż żadne. I teraz czekać, jak coś tam wleci, odleci, przeleci, spadnie i systemu antyrakietowego nie mamy. No to tak samo jak z czołgami. Lepsze postsowieckie T-72, lepsze są PT-91 niż żadne. Bo teraz przeważnie mamy takie czołgi jak żadne. Taki nowy rodzaj polskiego czołgu. Żadne. Są bataliony czołgów bez czołgów. Są bataliony zmotoryzowane bez rosomaków. Są bataliony zmechanizowane bez wozów piechoty, bez BWP-ów. A lepsze są BWP typu BWP-1 niż BWP typu żadne. Jakie macie BWP? Żadne. No jest jakaś rozsądna odpowiedź, tak? Czyli jakieś mają, bo żadnych nie mają, nie? Nie wiem, czy mój humor jest tak fajny, czy tylko... Dobra, jedziemy dalej. I teraz tak, no, oddali, nie? Ale to tylko mówię, nie tylko 3. Warszawska Brygada, znaczy to Brygada nie oddała, Brygada dostała rozkaz oddać i oddali. I teraz co, siedzą, dłubią w nosie i czekają na 2026 rok. Tak samo jak na rosomaki, tak? Rosomaki poddawaliśmy, czołgi poddawaliśmy, teraz mamy, tak jak powiedziałem, bataliony bez sprzętu, siedzą, się zastanawiają, co ze sobą zrobić.
czytamy dalej tutaj korespondencję. Dywizjon miał 3 zespoły bojowe, a każdy zespół po 4 wyrzutnie. Na Ukrainę wysłali wszystko, co działało, a na dywizjonach pozostały tylko pojedyncze sztuki sprzętu, które nie były i nie są na chodzie. Ciekawe, nie? Tak jak z Rosomakami. Wszystko, co działa, oddać, a co nie działa, usprawnić i też oddać. Także fajnie, fajnie. W międzyczasie się stworzono pilice krótkiego zasięgu do 5,5 km. Jedyny bojowy zespół w strukturach brygady, który ma rakiety bojowe Grom i Piorun. Pilica. Co to jest pilica? Już tutaj w nawiasie tłumaczymy. System pilica. System przeciwlotniczy bardzo bliskiego zasięgu, dedykowany do obrony ważnych obiektów wojskowych i cywilnych, zarówno stałych, jak i ruchomych, przed atakami z powietrza z odległości do 5 km. No 5, 5,5 km, jakoś tak. Jeszcze baterie Patriot mają, nie? Przyszła do nich jeszcze bateria Patriot. Formalnie bez rakiet bojowych, ponieważ podobno Wojsko Polskie nie jest na nie jeszcze gotowe. O kurde, to ciekawe, nie? Mam nadzieję, że ktoś zdementuje to, co właśnie przeczytałem, że dostaliśmy Patrioty, ale bez bojowych rakiet, bo Wojsko Polskie podobno nie jest na nie gotowe. Czyli Amerykanie dali nam Patrioty bez rakiet. No fajnie, to jest bardzo ciekawa informacja, nie? Ale jeszcze w nawiasie Patriot, co to jest? Amerykański rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej. No i tyle starczy, jeżeli chodzi o Patrioty, tak? Dostaliśmy Patrioty, ale nie ma z czego strzelać. Ciekawe. Czytamy dalej. Nie wiem, jak jest w lądowych, ale proszę się nie dziwić, że w polską przestrzeń może wlecieć wszystko. W chwili obecnej trzecia warszawska nie jest w stanie zapewnić obrony niczego. Dobrze to wygląda tylko na defiladach i zdjęciach dla cywili. Pozdrawiam, emeryt. Dlatego tu też jest kwestia, chcemy, ale nie mamy możliwości, bo na papierze i w przemówieniach to cały świat możemy zawojować. Jednak zakładając to, czego się najbardziej obawiamy, to już moje rozważenie, Rosja decyduje się odpowiedzieć, bo skoro wy do nas strzelacie już oficjalnie, to dlaczego my nie możemy do was strzelać, jeżeli strzelacie ze swojego już terytorium? Jednak czy muszą podejmować takie decyzje? Trzeba zauważyć, że ma to się odbywać na terytorium Ukrainy. Taki pocisk strącony też musi gdzieś spaść. Pocisk, który miał dogonić i strącić, również jak nie dosięgnie celu, również gdzieś spadnie. A to duże prawdopodobieństwo przypadkowego trafienia w obiekty cywilne. Mało to, strącone rakiety spadały na ukraińskie budynki. Przecież sam Arestowicz zrezygnował z funkcji doradcy po tym, jak powiedział o niefortunnym strącaniu rakiet przez systemy ukraińskie, które spadały na obiekty cywilne, co w konsekwencji wylał się na niego hejt. No to jest możliwość w Dnieprze zbić tę вот rakietę, хорошей возможности nie było. Nie, po ją zbili, ona upala na podjazd. Ona upala na podjazd. Da, no, ona wzorwała się, kiedy upala. W Rosji rakiet, dronów i innych obiektów latających jest mnogo. Będą chcieli zniszczyć jakiś cel, to po prostu zwiększą ilość tych rakiet, obiektów i tak zniszczą. A jak my na tym wyjdziemy? Jak nasza rakieta spadnie na jakąś chałupę, czy panowie od Jasem ER się zastanawiali pod tym kątem? Jak zaczną krążyć nagrania zniszczonych domów na tle pocisku z polskimi oznaczeniami? A Rosjanie na pewno już o to zadbają, by się to po internecie rozpowszechniło. To jednak moja opinia, moje przemyślenie, jeden z możliwych scenariuszy takiej decyzji naszego rządu. Jeżeli materiał uważasz za przydatny w torze informacyjnym, zostaw kciuk w górę i zostaw suba. Dzięki i do następnego.